Blisko promil alkoholu we krwi miała pracownica PKP odpowiedzialna za obsługę rogatek kolejowych na posterunku w Chałupkach. Policjanci telefon w tej sprawie odebrali wczoraj około godziny 6 rano. Mundurowi ustalają obecnie, czy stan kobiety miał wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. A my zmieniamy miejscowość i zmieniamy temat. W Polsce popularność zdobywa od niespełna 30 lat, lecz w Nepalu i Tybecie tą metodą leczenia alternatywnego można się spotkać na każdym kroku. Masaż dźwiękiem misami tybetańskimi podobno leczy schorzenia kręgosłupa i układu kostnego, lecz przede wszystkim jest świetnym sposobem na odprężenie i walkę ze stresem, przekonują zwolennicy tej niekonwencjonalnej metody leczenia. Warsztaty właśnie w tej sprawie zorganizowano w Jastrzębskiej Bibliotece w ramach zajęć wakacyjnych. No dobrze, dobrze, fajna sprawa. Parę lat temu już byłem na czymś podobnym. Nie wiem, fajna rzecz, no. Błogi stan, muzyka, aż się po prostu ciepło robi na serduchu. No, to jest ciekawe uczucie. Nie tylko uczucie jest ciekawe, ale także sama metoda. Zasada jest prosta. Poprzez wprawianie w wibracje specjalnych mis wytwarza się dźwięk o określonej częstotliwości, który dociera do każdej komórki naszego ciała. Masaż dźwiękiem jest to metoda Petera Hessa. Jest to masaż, który wprowadza harmonię nie tylko w nasze ciało, ale w nasz umysł, czyli działa na psychikę, na umysł i na ciało. Metoda masażu dźwiękiem szczególnie mocno rozpowszechniona jest wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z dziećmi wyjątkowo pobudliwymi. Wszelkie ośrodki terapii czy wsparcia stosują już metodę, która zdaje się mieć coraz szersze zastosowanie, także dla przeciętnych zjadaczy chleba. No jest inaczej, jest lepiej. Bardziej jakiś rozluźniony, taki zrelaksowany. No fajnie się człowiek czuje. W tradycji tybetańskiej muzyka zajmuje miejsce szczególne. Za jej pomocą nawiązywany jest kontakt z bogami, a na osoby wierzące sprowadzana jest harmonia, spokój, a więc i zdrowie. Podobno wystarczy tylko 20 minut, aby poczuć różnicę. Pomaga nasze siły przy wracaniu do zdrowia. Jest on stosowany, ten masaż, wśród nauczycieli z dziećmi trudnymi w szkołach specjalistycznych. Czyli te specjalne szkoły swoich nauczycieli kształcą właśnie w tym, żeby pracować z dziećmi, na przykład z zespołem Downa. Medycyna alternatywna, szczególnie z krajów Dalekiego Wschodu i Indii, staje się coraz popularniejsza dzięki przenikaniu się poszczególnych kultur. To, co kiedyś uchodziło za ekstrawagancję, jak na przykład yoga, teraz już nie wystarcza i trzeba szukać innych sposobów odprężania. Kolega mnie nakłonił po prostu, żebym spróbował po prostu taką odprężyć się w ten sposób, nie? A kiedyś chodziłem z 5 lat jeszcze na jogę, także mam jakieś też miłe wspomnienia z tym związane. Masaż dźwiękiem wymaga stosowania określonych narzędzi. Misy wytwarza się w Nepalu techniką, która nie zmienia się od pokoleń. W procesie formowania ręcznego z 12 warstw metalu uzyskuje się kształt, który wytwarza określony dźwięk o poszczególnych częstotliwościach. Te misy, które tutaj stosujemy w bibliotece na warsztatach, są to misy terapeutyczne. I tu na tych zajęciach panie głównie zrobiły sobie masaż odprężająco relaksujący. Terapia polega przede wszystkim na współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem. Warsztaty podpatrzyliśmy w Jastrzębskiej Bibliotece w ramach zajęć wakacyjnych.